Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Zaczynamy kolejną serię na naszym kanale, tym razem Assassin's Creed Liberation, którego nie planowałem w sumie ogrywać, ale w waszych komentarzach chcieliście, żeby ta część Assassina też się pojawiła, skoro przechodzimy wszystkie po kolei te z głównej serii i skoro uważacie, że jest to wartościowa część, która na początku wyszła tylko i wyłącznie na jakąś przenośną konsolę, ale traktuje ona o czasach odzyskiwania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Co wiąże się oczywiście z częścią trzecią, którą ogrywaliśmy poprzednio, więc właśnie na wasze życzenie zagramy też w Assassin's Creed Liberation. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grandpré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Okej. A więc tym razem wcielamy się w jakąś Aveline, tak? Kamera czuła. Co to za akcja, żeby tu trzeba kłapać? Perfect for plantation work, monsieur. Look at this one. Hard working, strong, healthy too. I told you to keep your place, Congo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health and all, not counting the missing toes. Mama? Wolałaś kurczaka niż mamę, no to teraz masz. Mama poszła. Fajnie jest wrócić do asasynów znowu. Trzymać pada w ręce i zobaczymy, jaką historię nam ta część przedstawi. Co on tak do dziecka powiedział? Co to jest? Są jacyś chorzy. Czemu niby? Należałość.
To chyba zły sen, co? Evelyn? Ma chérie, you were shouting again. Was it the nightmare? Oui. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, ma chérie, shh. Never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine. Maman, do you worry too? Did you forget me? Or are you gone? Ona ją zgubiła wtedy, ale... In any case, the night has better uses than sleep. Poszła sobie. Mówią, że sen jest dla słabych. Ja jak się nie wyśpię, to po prostu jestem nazistą. Muszę się wyspać. Przynajmniej trochę. A więc zaczyna się nasza przygoda jako Evelyn. Proszę bardzo. Od razu wchodzimy na dach. Nie ma co się szczypać za bardzo. Sprawdźmy, co nam tutaj w tym gołębniku dają. We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guise, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral, you will see it. Dziwny marker, nie? Taki. Qui paierait un enfant de 12 ans pour travailler? Jakaś bańka, kurde. Całe szczęście sterowanie jest takie samo jak wcześniej, więc nie będę musiał znowu tutaj chyba za dużo przynajmniej na początku się oswajać. Całą noc się wspinała. Nowy Orlean. Przebierz się za niewolnicę. Mapa? Okej. Skarby i punkty widokowe, tak? Dobra, na razie pójdziemy z wątkiem
Jak będzie po drodze, to sobie chyba wskoczę i odkryję najwyżej jakiś punkt widokowy. Wow, ale jak ktoś mnie zobaczy, to widzę, że kurde... To widzę, że jest problem. Avelyn najlepiej walczy w przebraniu asasyna, może wtedy używać umiejętności zabójczej serii. W takim przebraniu masz zawsze przynajmniej pierwszy poziom rozgłosu, a strażnicy są wobec ciebie bardziej podejrzliwi. Aby zmniejszać poziom rozgłosu asasyna, przykupuj skorumpowanych urzędników. W przebraniu asasyna możesz swobodnie się wspinać. Miałem się przebrać za niewolnicę. Ach, o to chodzi, okej. Okay. Dama kiepsko walczy oraz ma ograniczony dostęp do broni i narzędzi. W przebraniu damy możesz wodzić strażników lub dawać im łapówki. Poziom rozgłosu damy wzrasta znacznie wolniej niż u innych postaci. Aby zmniejszać poziom rozgłosu damy, zabija świadków. W przebraniu damy nie możesz skakać, wspinać się ani biegać. Niewolnica kiepsko walczy oraz ma ograniczony dostęp do broni i narzędzi. Może wtapiać się w tłum, dołączając się do grup robotników albo nosząc skrzynki. Aby zmniejszać poziom rozgłosu niewolnicy, zrywaj afisze. W przebraniu niewolnicy możesz swobodnie biegać. A, to coś nowego. Przebieranie. A delivery will arrive at the plantation. A perfect cover. Hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen. No taka sympatyczna grafika, nie? Krótka gierka, ale może będzie przyjemna. Wielu ludzi mówiło, że zapomniana część. Niesłusznie, niepotrzebnie. No zobaczymy. Gdzieś tu skrzyneczka jest. Prawie, że stoję na niej, a jednak... A, chyba tutaj. A co w skrzynkach dają? Pieniądze, nie widziałem ile. A, mogłem sobie wejść ten... No tak, afisze. Ja jestem praktycznie, nie mamy, jak widzimy tam po lewej stronie, jestem praktycznie nierozpoznawalny, nie ma tego zapełnionego w ogóle, więc nie ma sensu teraz zrywać. O, mam 15 sekund. Weź skrzynkę i omiń strażników. Jedna styka chyba, nie? Pozwolą mi tak po prostu przejść teraz z tą skrzynką. Nie wiem, czy bieganie coś zmienia.
Podobał mi się bardzo ten klimat właśnie nowego świata w trójeczce, więc fajnie do niego wrócić. Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt, today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They're taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Sorry. To było niepotrzebne. To chyba po drzewie, co? Dam radę po drzewie coś skombinować? No ale gra się nieźle, wszystko działa jak najlepiej. Grafika jest w porządku. Bo tak myślałem o tym porcie z tego, czy to było na PSP? Na PSP chyba. Różnie bywa z tymi portami, ale może... Coś w stodole. Nie ma siana, żeby sobie wskoczyć. Coś kurde, mało zniewolony ten niewolnik, że se kurwa biega po dachach, nie? Co to za plantacja, kurde, niewolnicy po dachach biegają. Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Please help! Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Guards! Hurry! We've got rats in the barn! Is over, Therese. Stay with me. We must hurry. Czekaj, bo kasa, to wiesz, kasa. Aveline, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not to your safety, then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would... In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking... I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she?
I will send help. She awaits in a wagon outside in the street. Evelyn! Don't be cross! I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish, or worse. Or worse! You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch her new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. Tak, no, schowała ją. Na chatę ją przywiozła, kurde. Pewnie tutaj miała być w tym miejscu, przed tą rozmową miała być misja eskortowa, ale kurde, darowali. Więc jeżeli tak było, to dzięki, bo nienawidzę. Pięć dyszek, mam 2300. Super. Rodzina de Grand Prix. No to było takie francuskie. Evelyn, late to lunch and looking ashen again. I fear you are not resting enough. Oh, Papa, I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his feet for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Philippe. Oh, dear me. By the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table. If you'll excuse me. Good day, Papa. There he is gone. I can tell you now, Evelyn. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more womanly problems, do not hesitate to see me. Widać, że coś w porządku, ludzie, nie? Od razu tamtą niewolnicę przyjęli tam. Nieważne, nie? Spoko. Skoro ona ją przyprowadziła, to git. Po tym, jak zniknęła jej matka, Evelyn była wychowywana przez Madeleine de Lis, de Lille, czy jakoś tak. Kiedy odkryły fakt, że mają takie same poglądy na niewolnictwo, ich więź zacieśniła się. Second time this month. Customer relations are strained enough without shipments disappearing. Your frustration is understandable, monsieur. In your position, I should demand a full investigation. Please, let me look into it. I will go talk to Monsieur de Saint-Maxent at once. Most grateful, Monsieur Blanc. At least I know I can always rely on you. Gerald,
coś. Geralt. No, żebyś się karku nie skręcił to. Nie, wstań, wstań. Nie ma czasu. Boy, the cargo is stolen from this very ship. I have no more means of retrieving it than you do. Oui, monsieur. That is indeed troubling. Well, what would you suggest, then? I know this much. The devil had that gall to impersonate my dress and my signature. Can you imagine? No, monsieur. Imagination has never been my, strong suit. If it's not too much trouble, may I look at your books? My books? I'd interrogate the captain. If this crew takes bribes, I'd wager he's no less corruptible. Siema. You don't want to know how I'll spend these. Are you the captain of this ship? Sí. Capitán Carlos Dominguez, at your service. May we speak in private, Capitán? Who am I to refuse such a comely creature? Come. Nowe opcje. Would you be so kind as to tell me what happened with Monsieur de Saint-Maxent's shipment? Why would you want to know? Bah! Don't you worry, my little Angel. The cargo found its way to the intended recipient. Let me pour you a cup. I dare you to tell me this isn't the best Madeira wine that ever graced your heavenly lips. If you insist, Capitán. I do. You will not find a better vintage in all of the New World. I'm intrigued. Truly. O tej porze pić biały dzień. They hid the goods in two warehouses. Postaraj się nikogo nie zabić. Ona się nie może wspinać teraz.
No tych trzeba uważać chyba. Jakby tu wejść? Na nich uważam, nie idę tam. Czekajcie, chodźcie tędy. Nie dasz rady się wspiąć na pewno? Ogólnie powinno być łatwo, ale w tej kietce to wiecie. Nie. Tego można coś przykupić albo coś zrobić. Na bank. O kurwa, co ty kurwa, co ty kurwa. Chuj ci w dupę. Mogę teraz tak przejść po prostu? No zajebiście. No tak też można, nie? Trzeba na tych łajdaków uważać, kurde. Ona za to za bardzo się wspinać nie może, ale coś tam może zawalczyć. Obronić się może. Co to bandyci będą? O co tu chodzi z tym? Przemytnik. Nie ma więcej. Lepiej ich będę omijał, mimo że chyba w ogóle nie zwracają na mnie uwagi teraz. Chyba że wejdę na strzeżony teren, no nie? I am terribly grateful for your assistance, Mademoiselle de Grandpré. But how did you ever... Never mind. Just please, tell your father to expect a considerable discount for his trouble. I 5 stówek wpadło i tak zaczyna się przygoda Avelyn w świecie Assassin's Creed, czyli Assassin's Creed Liberation HD. Po którym zagramy od razu najprawdopodobniej w Assassin's Creed 4 Black Flag, także już robimy sobie małą rozgrzewkę w tym porcie z prawdopodobnie PSP mało znanym, ale
też ma to coś do powiedzenia. Zobaczymy, co takiego. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.